Piękne zielone tereny. A tuż obok stoi piękna willa. Właśnie próbuję się do niej dostać. Już od bardzo dawna jest opuszczona i niszczeje w oczach. O, zobaczcie, jakie piękne miejsce, by się schronić przed deszczem. A oto i przed nami ona. Widać, że drzewo zwaliło się na nią. Widok jest naprawdę niesamowity. Miejsce jest piękne. Liczę tylko, że będzie można się dostać do środka. Wszystko wskazuje na to, że już od bardzo dawna nikt tutaj nie mieszka. Zgadza się. Spróbuję głównym wejściem najpierw. Główne wejście jest zamknięte. Można wejść tutaj dziurą, ale poszukam normalnego wejścia. Piwnica. Piwnicę zostawimy sobie na sam koniec. No chyba, że nie będzie można wejść do środka. To też jest możliwe. Tutaj mamy jakieś schody. Zobaczcie, drzewo zwaliło się na część dachu, burząc go przy tym. Tutaj mamy jedno wejście, ale zobaczymy, czy można wejść tymi drzwiami. Nie sądzę. Dobra, wyjdziemy tutaj, tylko czy będzie szło wejść dalej? Spróbujemy. Jestem w środku. Miejsce jest naprawdę ciekawe. Zobaczcie, jaki kredensik przed nami. Marmurowe blat. No kurde. Coś mi się wydaje, że miejsce będzie naprawdę ciekawe. Tutaj niegdyś był kominek. Kanapy. Sakra, wygląda to, jakby ktoś tutaj mieszkał. O kurde, tutaj również ładny wystrój. Zobaczcie to. Miejsce jest naprawdę fajne. Widzimy, że samochód stoi przed wejściem, ale to zerkniemy tam później. Najpierw zobaczymy wnętrze domu. Tu
Ktoś rozkręcił telewizor. Miedziane elementy przygotowane do zabrania. A co tutaj? Kolejne pokoje. O, tutaj również okno otwarte. I dużo lepsze wyjście. Oczywiście musiałem wybrać te najgorsze. Tu łazienka. I tutaj koniec. Dobra. Budynek jest bardzo duży, więc myślę, że będzie bardzo dużo do zwiedzania. O kurde, zobaczcie. Tutaj najprawdopodobniej był jakiś pensjonat. Są ulotki z tym miejscem. Porozrzucane wszędzie. Dobra. Zaraz zobaczymy, co znajduje się w reszcie pomieszczeniach. Zwiedziliśmy. O, tutaj jest wejście na górę. Tylko nie wiem, czy najpierw może odwiedzimy cały parter. Tutaj piec. Kolejna łazienka. Tutaj szliśmy. Idziemy teraz te rejony zobaczyć. Pokoje puste. Kurde, faktycznie tutaj był jakiś pensjonat. Wynajmowano tutaj również pokoje. Szkoda, że już wszystko ogołocone. Widać, że budynek jest naprawdę od bardzo dawna opuszczony. Tutaj mamy chyba główne wejście. O kurde, ale piękny piec. Tutaj mamy maszynę do szycia Singer, ale już bez najważniejszego. Tak, nie ma. Nie ma maszyny. Został sam stojak. O kurde, ale ładnie zdobiony sufit. Tutaj zareglowane drzwi główne. Myślę, że i tak już za późno ktoś zareagował. A tutaj co? Jadalnia? No to wygląda. Tu najprawdopodobniej kuchnia. Tędy przechodziłem. Whisky 16-letnie. Dobra. Idziemy na górę. Tu widziałem z tej strony również schody. Idziemy w prawo. To chyba dopiero zaczęto rozbudowę, ale z tego co widzimy, nie zakończono. Tak jest, zobaczcie. Podjęte tutaj jakieś prace, ale najwyraźniej z braku środków przerwano je. No.
kładź gipsowa. O kurde, zobaczcie ile wyposażenia. Czyżby ktoś tutaj pomieszkiwał? Mamy tutaj kilka filmów. Zobaczcie, solarium. Mieli tutaj własne solarium. Goście mogli się opalać. Idziemy dalej. Tutaj więcej wyposażenia. Drewniany nakastnik. Jakieś zabytkowe krzesło. Tu coś jeszcze mamy. O, jakiś ładny pokoik. Nietypowy dość. Tutaj malutka lampa. Kominek. Dobra. Możemy iść jeszcze wyżej. Albo sprawdzić drugą stronę. Tak chyba zrobimy. Czy ja tu kur... Najprawdopodobniej zrobiłem kółko, tak. Zobaczcie. Wszedłem tą stroną, a wyszedłem tą. Dobra, idziemy na górę. Tutaj co? Zauważcie, że im wyżej wchodzimy, tym więcej wyposażenia. O kurde, zobaczcie jakie piękne łóżko drewniane. No, no. Tego się nie spodziewałem tutaj. Zobaczcie. Wygląda na to, że ktoś tutaj odliczał dni. Ale dlaczego? Dobra. Idziemy do kolejnego pokoju. Tutaj też bałagan. Bardzo dużo rupieci zostało. Mamy tutaj trochę szkliwa. Kieliszki, szklanki drinkowe do wina. Tu kolejne filmy. Nawet jest nasz sławny Arnold. Potter. O, całkiem fajna. Ciekawe w jakim języku. Przypominam, że znajduje się w Belgii. Kurde, bardzo dużo tutaj filmów. I to takie klasyki. Tu mamy kolejny pokój, również całkiem fajny, pudło pełne zabawek. Tutaj części zabytkowej lampy. Tutaj też ktoś demolkę zrobił.
słyszałam, że całkiem fajne miejsce. Tylko szkoda, że tak zdemolowane. Chodziłoby się tutaj o wiele lepiej, gdyby wszystko leżało na swoim miejscu. Gdyby każdy mógł się zachować jak człowiek, nie jak zwierzę. Dobra, lecimy jeszcze wyżej. Zobaczcie, jakie pęknięcia. Być może to był powód, że zamknęli ten pensjonat. Tu mamy już poddasze, wanna. Tu trzeba uważać, żeby nie spaść piętro niżej. Jak widzimy, na poddaszu nie ma nic ciekawego. Dlatego będziemy schodzić na dół i wejdziemy jeszcze na drugą stronę. Bo widzieliście, tak jak i ja, że schody do góry prowadziły również z drugiej strony. Tutaj górną część odwiedziliśmy, ale tylko połowę pensjonatu. Teraz musimy iść. Zaraz, gdzie to było? Tak, chyba musimy wyjść całkowicie stąd. I iść na sam początek. Gdzie weszliśmy? O, właśnie tutaj. Miejsce mogłoby się zdawać przerażającym. Zobaczcie, co tutaj mamy. Szynę. A tutaj jest fotel elektryczny, który mógł zawieść osobę niepełnosprawną do góry. Zobaczcie. O kurde. Tego się nie spodziewałem. Tu mamy mechanizm. Zobaczcie. Czyli w tym miejscu też mogły mieszkać osoby niepełnosprawne. Tu mamy wejście jeszcze wyżej, ale najpierw zobaczymy dół. Telewizor. Fotele. Tu mamy jeszcze jeden pokój. Jakie ładne drewniane obicia w łazience. Ładnie zrobione. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy jakieś zabytkowe krzesło. Kabina prysznicowa. Zobaczcie, jakie łóżko małżeńskie. To już był jakiś pokój dla VIP-ów. Łazienka w pokoju.
już byliśmy. Dobra. Więc zostaje nam iść na górę. Ale gdzie to było? Tutaj. Czy to już będzie poddasze? Najprawdopodobniej tak. Druga strona. O kurde. Zobaczcie, ile rzeczy zostało. Jakaś gigantyczna skrzynia. Albo tu. Dobra. Najprawdopodobniej byliśmy już wszędzie w środku. Wejdziemy teraz na zewnątrz. Pójdziemy zobaczyć samochód, który stoi tam, przy samej bramie. Teraz gdzie to było? Czyżby to było tu? Chyba tak. Jest. Myślałem, że się zgubiłem, ale już mniej więcej wiem, gdzie się znajduję. Spróbujemy wejść tędy. Tutaj nie. Wejdziemy tym oknem, które jest otwarte na oścież. O, mamy tutaj krzesło. Zobaczcie. Przed domem stoi Peugeot 206. Już całkowicie rozszabrowany. Później pokażę wam jeszcze kilka ujęć z innej strony. Zobaczymy, czy silnik jeszcze jest. Tak jest. Zobaczcie. Nadal jest silnik. I akumulator. Dobra. Moi drodzy, w tym miejscu zakończę eksplorację. Mam nadzieję, że film wam się podobał. I będziecie częściej odwiedzać mój kanał. Na tle tego Peugeotika pożegnam się już z wami i do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się.